Witam serdecznie, minęła godzina 20. Zapraszam na webinar Skyward Community. Temat: technologia, historia powstania możliwości rozwoju inwestowania. Speaker Janusz Tomczak, ambasador SWC, grupa SWC Polska, Team.pl. Kilka słów o mnie, drodzy Państwo. Rok 1990 to dnia dzisiejszego własna działalność gospodarcza. Rok 2002-2007 studia z marketingu, zarządzanie zasobami ludzkimi, specjalizacja. Natomiast od 2016 roku inwestor SWC do dnia dzisiejszego. Natomiast w rok 2018-2019 odbyłem szkolenie dla ambasadorów SWC, które zakończyło się 9 maja 2019 roku w Dubaju. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o transporcie strunowym, transporcie i biznesie, który my, jako nasza firma Skyward Community, wspomaga poprzez inwestycje finansowe, poprzez finansowanie, które jest na zasadzie crowdfundingu, czyli społecznościowego finansowania. I dzisiaj przedstawię Państwu to, czym ta technologia jest, jakie się tam znajdują pojazdy, jakie mamy główne zadania i kto jest twórcą tej technologii. Od grudnia ubiegłego roku mamy nowy brand w firmie U. Widzicie tu Państwo, to jest to U, to jest od nazwiska jego założyciela, pana Anatolija Junickiego. UST to są technologie transportowo-infrastrukturalne. Nasza filozofia to: transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszanego do przemieszczania pasażerów i ładunków nad ziemią. Porusza się po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są również nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości, zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi i minimalizacji szkód wyrządzonych środowisku przez transport. Nasz założyciel, główny twórca, naukowiec, wynalazca, autor ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków. Pan Anatolij Junicki jest inżynierem, twórcą systemów transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Anatolij Junicki jest z zawodu i konstruktorem silników rakietowych i tam również na Bajkonurze, czyli w takim odpowiedniku rosyjskiego, wcześniej radzieckiego NASA, zaczynał swoją karierę zawodową. Dlatego jest członkiem Federacji Kosmonautyki ZSRR. Założyciel grupy spółek UST, generalny projekta Junicki Strange Technologies. UST jest członkiem grupy spółek posiadających własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrożenia innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona i zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. UST jest w stanie zrealizować dowolny projekt w zależności od złożoności i zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynierska to dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy pana Anatolija Janickiego. Stanowi integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Całość cyklu przy produkcji pojazdów UST realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły, złożony proces roboczy obejmujący wycenę,
projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym także szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Transport UST ma dwa centra testowe i certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Emiracie Sharjah i drugi w Marina Horce, to jest około 70 km na południowy wschód od Mińska, stolicy Białorusi, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. Drodzy Państwo, certyfikat zgodności wydany przez TIF-SV Stardacją certyfikacją świadczy przede wszystkim o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład których wchodzą iPody, nawierzchnia torowo-strunowa String Rail, podpory kotwiące, podpory pośrednie i stacja obsługi i stacja pasażerska. UST posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. Między innymi te dwa centra, które mamy do testowania naszej technologii w Marina Horce na terenie Białorusi i w Szardży, Emiracie Szardży, one są przeznaczone właśnie do testowania naszych pojazdów w różnych strefach klimatycznych. Transport UST to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony jest do transportu miejskiego i międzymiastowego, ruchu pasażerskiego i towarowego. Jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą, jak również z nową. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie nowych, innowacyjnych systemów transportu usytuowanych na ziemi, uzupełnioną siecią wieżowców, tak zwanych wież. Chodzi tu, proszę Państwa, o te obiekty. Już pokazuję. Mamy tutaj to i naszą trasę strunową. W tej chwili mamy 7 typów pojazdów osobowych, które mają możliwość modułowego rozbudowania od najmniejszej Univit U4651 do najszybszego pojazdu Uflash U4362. Natomiast pojazdy Unibus U4210 i Unibus U4220 mają jeszcze możliwość rozbudowy modułowej. Teraz będę mówił kilka słów o każdym z tych pojazdów, żebyście Państwo mieli wiedzę na ten temat, żebyście mogli sobie to po prostu scharakteryzować w przyszłych naszych, w przyszłych spotkaniach ze swoimi inwestorami, ewentualnie z rodziną, czy przedstawiając ten projekt zupełnie nowym, zainteresowanym, przyszłym naszych potencjalnym inwestorom. Univit, miałem okazję widzieć ten pojazd w 2019 roku w Marina Horce. On dzięki swojej konstrukcji zapewnia maksymalną funkcjonalność, łatwość w użytkowaniu, to jest pojazd dwuosobowy, jest jednym z najtańszych rozwiązań w komunikacji, będzie przeznaczony do poruszania się w takich obszarach trudno zaludnionych i oddalonych, a także w parkach rozrywki, jak i zoo i tym podobne. Jeździ z prędkością do 150 km na godzinę, może przewozić dwóch pasażerów, natomiast w momencie sprężenia, czyli dodawania kolejnego tutaj pojazdu, etc., takie możliwości ma nawet do 7 pojazdów. Jego możliwości przewozowe są w konfiguracji pojedynczej do 720 pasażerów na godzinę w dwie strony, natomiast jeżeli go sprężymy, z pojazdami, to takie możliwości wyrastają nawet do 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę w obie strony. Oczywiście cały czas to podkreślam Państwu przy wybudowanej infrastrukturze. Kolejny Unibike to jest pojazd, który był zaprezentowany między innymi pierwszy raz na targach Unitrans w Berlinie w 2016 roku. Z nim byliśmy na pokazach, na targach, wzbudził bardzo duże zainteresowanie.
To jest pojazd też dwuosobowy, lekki. On ma jeszcze dodatkowo taką zaletę, że wbudowana jest taka jednostka sportowo-rozrywkowa, coś na zasadzie rowerku treningowego. Może poruszać się z prędkością do 150 km na godzinę i będzie w przyszłości alternatywą dla samochodu, roweru lub motocykla. Dwuosobowy w konstrukcji pojedynczej, natomiast sprzężony może być nawet do 7 pojazdów. Zdolności przewozowej, jeżeli będzie w konfiguracji pojedynczej, do 1400 pasażerów w dwie strony na godzinę, natomiast w konfiguracji tej rozbudowanej do 6300 pasażerów na godzinę w dwie strony. Unibus, miałem okazję jechać tym pojazdem w roku 2018 i 2019, jest przeznaczony do komunikacji miejskiej, międzymiastowej. Występuje w różnych wersjach podwieszania i nadwieszania. Miałem okazję jechać po takiej stronie półsztywnej kratownicy tym pojazdem. On swoje możliwości przewozowe ma od 10 do 80 pasażerów na godzinę. Drodzy Państwo, natomiast wróci nie na godzinę, tylko od 10 do 80 pasażerów, taką ma ładowność. W momencie tej sytuacji takiej rozbudowanej może przewozić od 2,5 do nawet 12 tysięcy pasażerów w dwie strony. Natomiast w konfiguracji tej zespolonej może te właściwości jego przewozowe nawet wzrosnąć do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w dwie strony. Chciałem tu Państwu zaznaczyć jeszcze jedną, żebyście zwrócili na jeszcze jeden fakt uwagę, że te pojazdy poruszają się z prędkością 150 na godzinę i to jest w terenach zabudowanych miejskich, więc jest to na dzień dzisiejszy po prostu niewykonalne dla transportu tradycyjnego. Jeżeli tutaj możemy się z kimś porównywać, to jest tylko i wyłącznie metro. Unicard to jest pojazd, który możecie sobie Państwo wyobrazić, ma zastąpić w przyszłości te autobusy czy pociągi takie hybrydowe, wielkie. On ma bardzo ciekawą stylistykę, jego możliwości pasażerskie to są 6 pasażerów w tej konfiguracji pojedynczej, natomiast w tym układzie może nawet przejść do 15 500 pasażerów na godzinę w obie strony, natomiast w momencie, gdy go sprężymy w pojazdy takie przegubowe i sprężone, to jego właściwości wtedy wzrastają nawet do 7 tysięcy pasażerów na godzinę w dwie strony. No i pojazd według mnie najciekawszy, no w tej chwili uważam, że to jest po prostu cudo techniczne. Drodzy Państwo, Uniflash. Pojazd, który może jeździć z prędkością nawet do 600 km na godzinę. Poza tym jego współczynnik oporu powietrza, czyli to, co ma ogromny wpływ na to, jak jest zużycie paliwa w pojazdach tradycyjnych, wynosi na poziomie 0,06, więc jest to praktycznie nieosiągalne dla pojazdów tradycyjnych poruszających się po drogach utwardzonych i asfaltowych, ponieważ pojazdy, które mają lepsze te współczynniki opływowe oporu powierzchni mają w tej chwili swój współczynnik C na poziomie 0,2. Natomiast pojazdy użytkowe 0,4, więc widzicie Państwo, jaka tu jest przepaść. Może on przewozić 6 pasażerów w tej odsłonie, którą tutaj widzicie na zdjęciu, natomiast możliwości rozbudowania jego są nawet do takiej wielkości, że może przewozić 46 pasażerów. I 46 pasażerów, natomiast jego możliwości przewozowe są nawet do 50 tysięcy pasażerów w obie strony na godzinę. Bardzo ciekawy pojazd, miałem okazję go widzieć w roku 2019 w Marina Horce, byłem tam w środku, mam zrobioną też taką dokumentację fotograficzną, wykończony jest jak najbardziej, takie rasowe, bardzo drogie auto, sportowe, luksusowe, można tu mówić o aucie typu Ferrari, Maserati, naprawdę coś niebywałego, muszę Państwu powiedzieć. No i pojazdy, nasza oferta również jest rozwinięta o pojazdy transportowe, mamy ich w tej chwili w ofercie 3 plus tak zwany taśmociąg Unitransu 400, który jest przeznaczony do przewożenia materiałów sypkich z jakichś tam kopalni,
fabryk piasku, kruszcu, etc. Ten system jest już, drodzy Państwo, wprowadzany i testowany zarówno w Marinach Horce, jak niebawem będzie również w Szarży, bo w Marinach Horce mamy już ten system Unitransu i Plus, czyli ten tutaj, drodzy Państwo, i z tymi pojazdami jest testowany od blisko 3 lat. Natomiast w tej chwili w Szarży budowany jest tor na długości 2,4 km, który będzie służył do przetestowania tego ciężkiego sprzętu do przewozu kontenerów. Chciałem jeszcze nadmienić, że ten pojazd Unikąt U49201, on jest po prostu zrobiony na specjalne życzenie i zamówienie naszych partnerów z krajów arabskich i te, drodzy Państwo, pojazdy już niebawem przejdą pełną certyfikację. I pojazd Unitra jest zamknięty, on się cechuje tym, że ma bardzo duże takie odważne rozwiązania, jest przeznaczony do przewozów materiałów płynnych, zamkniętych, materiałów niebezpiecznych, nawet rozszczepialnych, a to jest oczywiście pojazd indywidualny, który w przypadku wybudowanej infrastruktury może nawet dostarczyć swoje towary na odległość do 10 km na godzinę. Pojazd towarowy, który może jechać z prędkością do 150 km na godzinę. Więc widzicie Państwo, jaka tu jest przepaść między transportem tradycyjnym a naszym. Unikąt, pojazd, o którym już mówiłem wcześniej. Tym pojazdem najprawdopodobniej, drodzy Państwo, zawojujemy transport przewozów kontenerowych, bo on jest dużo tańszy, bardziej sprawny i, drodzy Państwo, mamy jeszcze tutaj dodatkową zaletę, że te transporty mogą chodzić na okrągło 24 godziny na dobę i porusza się z prędkością do 120 km na godzinę. I system Unitransu to jest takie optymalne rozwiązanie do pracy w terenach górniczych, załadunku i rozładunku w terminalach i portach morskich. Jego prędkość przelotowa to jest 36 km na godzinę, natomiast możliwości przewozowe nawet do 100 milionów ton rocznie. I system port morski to jest przede wszystkim, drodzy Państwo, wykorzystanie tego naszego transportu do bezpośredniego dostarczania towarów i ładunków na głębokość od 5 do 10 km w głęb morza od wybrzeża, bez konieczności budowania tego systemu portowego, całej tej infrastruktury portowej. Mamy to wszystko już opracowane, jest to bardzo duża alternatywa i ciekawa dla rozwiązań przewozów kontenerowych i tych nasypowych. Widzimy tutaj na zdjęciu system wykonany do przewozu transportu kontenerowego. No i miasta linearne to jest jeden z elementów, który, drodzy Państwo, jest współistniejący do naszej technologii. Na to między innymi dwa granty dostał pan Aleksander Junicki w roku 1998 i 2002. I te właściwości miast linearnych służą przede wszystkim temu, że nasza technologia będzie miała dodatkowe wykorzystanie. Miasta linearne można budować w różnych takich miejscach, w których mamy taką trudną rzeźbę terenu, miasta w takich terenach, gdzie są zalewowe, pustynnych, górskich, jak również na szlifie kontynentalnym. Budowa miast linearnych nie wymaga wycinania lasów, torowania dróg kolejowych, samochodowych oraz naruszania biogeocenezy na terenie zabudowy w jakikolwiek inny sposób. Czyli jesteśmy bardzo proekologiczni. Między innymi poprzez pomysł wybudowania miast linearnych weszliśmy z naszą technologią na kraje arabskie. W przyszłości będziemy, drodzy Państwo, tam zazieleniać tereny pustynne. No i to, o czym, co jest genezą, co jest naszym sercem naszego transportu strunowego, czyli struna i budowa. Proszę zobaczyć, w zależności od konfiguracji, jaka będzie wykorzystana.
Ona się składa z takich samych elementów, czyli obudowa stalowa, zamknięte wewnątrz naprężone struny stalowe w specjalnym betonie, który jest opatentowany. Jego właściwości to przede wszystkim, żeby wygłuszyć i zrobić ochronę tych strun. I on może pracować w temperaturach od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Natomiast na wierzchu naszej struny za każdym razem będzie stalowa nakładka, po której poruszają się stalowe koła naszych pojazdów, która między innymi służy również do połączeń elektrycznych. W zależności od zastosowania mamy kilka rodzajów naszych strun. Mamy tutaj element kratownicy. Widzicie Państwo, niezależnie czy to jest taka konstrukcja, tutaj można prowadzić pojazdy na górnym i na dolnym poziomie. Natomiast przekrój, widzicie, budowa struny jest taka sama, jak poprzednio Wam mówiłem. Wykorzystywana do transportu towarowego i osobowego, tu można prowadzić jednocześnie transport górny i dolny, a dodatkowo tą eskapadę można wykorzystać do jeszcze prowadzenia dodatkowo takich rzeczy jak prąd, woda, telefonia, internet i tym podobne rzeczy. Półsztywna konstrukcja, ona ma takie możliwości, że możemy tutaj, drodzy Państwo, wykorzystać ją zarówno do transportu lekkiego, jak i takiego lekkiego i takiego półciężkiego. Mamy w tej naszej ofercie tych pojazdów, możemy tutaj zarówno jechać unibajkiem, jak i unibotem. I drodzy Państwo, te konstrukcje są również ze sobą kompatybilne. Mówię tutaj o konstrukcji tej lekkiej i tej. I w zależności od tego możemy tutaj, widzicie, taką konstrukcję tej szyny wykorzystać, nawet tak jak mamy tutaj konstrukcję budowy mostu podwieszanego. Natomiast ta konstrukcja elastyczna, lekka, przeznaczona jest do tych lżejszych pojazdów i ona służy przede wszystkim do szybkiego przemieszczania towarów i osób z takich bardzo odległych terenów, żebyśmy mogli te konstrukcje wykorzystać i budować w szybkim tempie i łączyć te wszystkie odległości, które są i pasażerów, i obiekty, które są oddalone i są dużo tańsze w budowie jak pozostałe konstrukcje. Zdolność przewozowa według standardu AMPM, to jest Automat People Mover, to jest taki system, który przede wszystkim pokazuje, jak transport powinien wyglądać i jego bezpieczeństwo, więc odległość między pojazdami to powinna być minimum w przypadku pojazdów UST 2 sekundy albo 50 metrów. Maksymalne natężenie ruchu przy wykorzystaniu tego pojazdu, którego tu widzicie Państwo na zdjęciu, może wynosić nawet do 30 tysięcy pasażerów na godzinę. Natomiast w konfiguracji takiej, jak tutaj mamy tego pojazdu, może to być nawet konfiguracja do 7 takich zespolonych ze sobą 25 unibusów dwumiejscowych. Budowa układu napędowego. Kilka słów na ten temat, bo tutaj takim ważnym elementem jest koło zamachowe, drodzy Państwo, czyli to jest element, który napędza, jednocześnie hamuje. Oczywiście to wszystko jest opatentowane. Mamy tutaj swój własny system bezpieczeństwa, który jest oparty o certyfikat ISO i te wszystkie właściwości i wymagania międzynarodowe. Natomiast chciałem tutaj nadmienić jeszcze jeden element, który jest dosyć ważny, to jest akumulator. Już mówiłem tam kilka razy Państwu, że w takich samochodach elektrycznych najnowszych jego możliwości rozładowania i naładowania to są do około 1000 razy. Natomiast na przełomie wiosny tego roku naszym inżynierom i panu Ińskiemu udało się wynaleźć taki system, że i takie właściwości tych akumulatorów, że możemy je mieć nawet do 5000 cykli naładowań i rozładowań. A to wszystko świadczy o tym, że mamy bardzo dobrą technologię i pan Junicki stwierdził, że nie będzie on sprzedawał tej technologii do producentów samochodu, więc nasze interesy są chronione. Inteligentny system sterowania to przede wszystkim, drodzy Państwo, bezpieczeństwo i ten cały system
który służy do zarządzania. On jest objęty na sieciach neuronowych, inteligencji cyfrowych, zbiorem big data i technologii blockchainowej. Służy przede wszystkim do zarządzania ruchem, kontroli ruchu, do zoptymalizowanego systemu przeznaczonego do sterowania wyposażeniem pojazdu, łączenia się z systemem i sieci wewnętrznej transportowej. Mamy tutaj wszelkie informacje o ruchu i o bezpieczeństwie pasażerów. No i bezpieczeństwo systemu UST, no to przede wszystkim chodzi o to, że poprzez to, że my jesteśmy na drugim poziomie, to ta nasza ingerencja w środowisko naturalne jest w dużo większym stopniu ograniczona jak tego tradycyjnego ruchu pasażerskiego, tam lotniczego czy morskiego. Ponieważ my poprzez to, że budujemy na wieżach, robimy małe zakłócenia w wodach powierzchniowych, gruntowych, w siedliskach naturalnych i szlaków migracyjnych ptaków, zwierząt, a także nie potrzebujemy wiele hektarów ziemi na wybudowanie tych naszych tras. Natomiast poprzez to, że mamy jeszcze ten transport na drugim poziomie, hałas, wibracje, emisje elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza i hydrosfery są w dużo mniejszym zakresie jak w tradycyjnym transporcie samochodowym, kolejowym i lotniczym. UST został określony za najbezpieczniejszy system transportowy. W zasadzie konstrukcja nawierzchni strunowo-szynowej opiera się na takich podstawowych zasadach niezawodności w kontroli ITD, jak również zgodnie z normą ISO 9394. Wysoka odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne to jest kolejny element, który nas wyróżnia. Usytuowanie konstrukcji nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo nawet o 100 razy, natomiast system zapobiegania wykolejeniu zwiększa bezpieczeństwo ruchu o kolejne 10 razy. No, i jeszcze tu trzeba nadmienić jeden element, że przez to, że my jesteśmy na drugim poziomie, ta możliwość kolizji z drugimi pojazdami jest praktycznie sprowadzona do zera, ale też to, że my nie mamy tutaj skrzyżowań, więc to jest kolejny element, którym jesteśmy bardzo mocno tutaj związani z tematem bezpieczeństwa. Według Akademii Rosyjskiej Nauk technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona, bezpieczna, w porównaniu ze wszystkimi innymi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi. Mam tu na myśli transport kolejowy, drogowy, lotniczy, morski i kolej magnetyczną. No i drugi temat, drodzy Państwo, związany z naszą technologią, to jest koszty budowy, eksploatacji, jaki mamy wpływ na zanieczyszczenie środowiska, wskaźnik bezpieczeństwa czy wypadkowości. Biorąc dzisiejsze ceny przy budowie 1 km bieżącego naszych tras, w zależności od konstrukcji, waha się on od 4 do 14 milionów dolarów za kilometr bieżący. Skrajnym przykładem tutaj może być metro, które może być nawet jego koszty nawet do 150 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast, drodzy Państwo, inwestorów interesuje również stopa zwrotu, gdzie przy naszym transporcie wybudowanej infrastrukturze może ona się zwrócić już na poziomie 7-8 lat, a takiego metra nawet do lat 40. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, my wykorzystujemy do budowy naszego transportu przede wszystkim materiały z energii, ze źródeł odnawialnych. Mam tu na myśli to, że nie potrzebujemy dużych zasobów ziemi, bo to robimy na słupach. Odległość między słupami jest nawet do 400 metrów jeden od drugiego, natomiast sprężenie do 5 kilometrów. Do napędu naszego transportu używamy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, z wody, wiatru, słońca. Mamy również w naszym dziale projektowym, a mamy ich ponad 80, też dział taki, który się tym zajmuje,
No jeżeli chodzi o wypadkowość, to możemy się równać tylko z metrem, bo jak to mówi nasz założyciel i inżynier główny, pan Anatolij Junicki, my mamy na drugim poziomie metro, a na dolnym, więc przez to, że nie mamy skrzyżowań, to, że nie mamy kontaktu pojazd z pojazdem, tak jak to jest na drodze, to nasze bezpieczeństwo wzrasta kilkadziesiąt razy. Dwa słowa o historii miejsca, gdzie w tej chwili testowana jest nasza technologia. Mówię tutaj o Marina Horce. Widzicie Państwo zdjęcie z roku 2019. Ta infrastruktura, która jest w tej chwili wybudowana w Marina Horce, ona jest mniej więcej, tak wygląda jak na dzień dzisiejszy, z tym, że dołożone są jeszcze dwie trasy. Tych tras tutaj jest pięć, teraz jest siedem do testowania. Widzicie tutaj zdjęcia też z Realu z 2019 roku. Widziałem ten pojazd, jak jeździł w Realu. Tym miałem okazję jechać po tej właśnie eskapadzie. Natomiast tu chcę Państwu podkreślić jeden element. Zobaczcie, to jest właśnie filozofia naszej firmy. Na dole ma być zielono, drzewa, krzewy, pola uprawne. Natomiast transport ma być wyniesiony na drugi poziom, ma być bezpieczny. I tak ma służyć społeczeństwu i następnym pokoleniom. Natomiast tu mamy też przykład pokazania obiektu, który jest przystankiem, miejscem dokowania, a zarazem wypoczynku pasażerów, którzy czekają na następny transport, gdzie na parterze tutaj w tym budynku w Marina Horce akurat jest zrobione Muzeum Techniki, muzeum, w którym pokazano, jak pan Junicki przeszedł całą drogę od deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy, między innymi. To jest do zobaczenia w Marina Horce, natomiast w przyszłości te obiekty mają być wykorzystane również do takich działalności komercyjnych, jakieś sklepy, usługi i tym podobne. I nasza przyszłość, Centrum Innowacyjne w Szardży, Emirat Szardża, drodzy Państwo, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, on jest około 70 km od Dubaju. Byliśmy na budowie tego naszego centrum w roku 2019. W tej chwili już tam są wybudowane dwie trasy, jedna już jest certyfikowana, ta 400-metrowa, ta trasa 2400 metrów, czyli 2 km 400, będzie gotowa na grudnia tego roku. Ona będzie służyła do testowania tych właśnie ciężkich pojazdów, czyli tych kontenerowych między innymi. Nasz budynek ekodom, ten, który jest współistniejący do miast linearnych, jest już gotowy, w nim się odbywają przyjęcia delegacji, szkolenia i tutaj również mają miejsce biura firmy w Centrum Innowacyjnym w Szardzie naszym. Czyli reasumując, transport Junickiego, transport sunowy jest innowacyjny, jedyny taki w swoim rodzaju, nadziemny od 5 do 150 metrów nad gruntem, wysoka prędkość, pojazdy osobowe od 150 do 600 km na godzinę, pojazdy towarowe od 120 do 150 km na godzinę, bezpieczny na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji. Łatwo integralne z nowym, zarówno z nowymi obiektami, jak już istniejącymi i przyjazny środowisku, ponieważ nie potrzebuje dużych zasobów ziemi, a także napędzany jest za pomocą energii OZE, czyli odnawialnej. I tyle reasumując o transporcie strunowym. Chciałem Państwu jeszcze powiedzieć kilka słów o tym, czym się zajmuje nasza firma. Więc nasza firma przede wszystkim zajmuje się tym, że my pozyskujemy środki na wprowadzanie transportu strunowego na świecie. Nasza firma to jest Skyward Community. W tej chwili, aby się do naszej firmy zapisać, wystarczy wziąć link polecający od osoby, która Państwa tutaj zaprosiła. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę teraz możliwości współpracy z nami, to ona się kształtuje na kilku poziomach. Zarówno możemy być inwestorem, jak i inwestorem i osobą, która będzie polecała nasz biznes innym inwestorom i przez to poprzez ich wpłaty pozyskiwała środki na budowę naszej technologii. W tej chwili jesteśmy na etapie, drodzy Państwa, 14, drugim podetapie. Cały nasz projekt składa się z 15 etapów. Zaczął się w tej konfiguracji w roku 2015.
Czyli to były te pierwsze prace. Widzieliście tam nasz pokaz z Marina Horki. Te nasze centrum, był to obiekt, który w roku 2015 przekazał nam ówczesny obecny prezydent Białorusi, pan Aleksander Łukaszenka. Teren po byłym poligonie takich transporterów opancerzonych i czołgów. Ma on w tej chwili powierzchnię ponad 40 hektarów. No i tam zaczęły się te pierwsze prace, takie przede wszystkim rekultywacyjne, bo ten teren był bardzo zniszczony. Trwało to ponad pół roku, żeby go doprowadzić do tego stanu, abyśmy mogli wejść tam z naszymi pracami. I od roku 2015 kolejno przez wszystkie etapy przechodzimy do dnia dzisiejszego, czyli mamy ten rok 2022, czyli realizacji i implementacji. Ale przede wszystkim te nasze budowy w tych naszych centrach służą do tego, abyśmy mogli tą naszą technologię pokazywać zarówno delegacjom na szczeblu rządowym, lokalnym, naszym przyszłym inwestorom i służy ona przede wszystkim do certyfikacji i testowania tej naszej technologii, abyśmy mogli z nią wyjść na zewnątrz i sprzedawać ją dla naszych przyszłych klientów. Cały proces ma 15 etapów, my jesteśmy w etapie 14, drugim podetapie. Etapy są uzależnione od, drodzy Państwo, finansowania, więc w takim momencie, jakim następuje finansowanie, które jest integralnie związane z tym, jakie są założenia projektowe i wykonawcze, taki mamy etap i podetap. Etap 15 to już jest etap wyjścia na rynki zewnętrzne, czyli sprzedaży naszej technologii, odebrania pierwszej dywidendy przez wszystkich uczestników naszego programu, jak również wybudowania przynajmniej jednej trasy komercyjnej. W dalszej części dowiecie się Państwo, że to już może nastąpić niebawem. Dla naszych przyszłych i obecnych inwestorów mamy kilka propozycji, możliwości zainwestowania, przez to propagowania naszej technologii. Mianowicie firma przygotowała specjalne pakiety. Pakiety są zarówno dla inwestorów z takim wyższym i mniejszym portfelem. Ja życzę zawsze, żeby było z jak największym portfelem, ponieważ dzięki temu wspomagamy zarówno finansowo, jak i merytorycznie i reklamowo naszą technologię i nasz transport. Kilka słów o tych pakietach, drodzy Państwo. Pakiet InnoTrans, dosyć ciekawy, bo to jest dla takich dynamicznych inwestorów, którzy w danym etapie i podetapie zakupują udziały za kwotę $1000. I każdy kolejny zakup wiąże się z tym, że wzrasta ich większość ich udziałów, jak również dyskonto. Dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara. W tym wypadku mamy w InnoTransie w pierwszej konfiguracji 30, czyli kładziemy 3 centy na dolara, w drugim mamy 3,4 i 4,4. Wróć, to są dyskonta. I to powoduje, że nasza wartość udziału wzrasta. Mamy to zapisane w memorandum, że firma jak wyjdzie na zewnątrz i to mamy zagwarantowane przez firmę, wartość naszych udziałów będzie na poziomie 1 dolara, więc bardzo prosto tutaj policzyć. Jeżeli weźmiemy teraz pakiet InnoTrans, gdzie mamy 30 plus 34, 44, to mamy 108 tysięcy udziałów, proszę Państwa, za inwestycje rzędu $3000. Pakiety dla naszych, i to są pakiety na raty, drodzy Państwo. Mamy również możliwość zakupienia pakietów na raty dla naszych dzieci, tych młodszych i starszych. Tutaj warunkiem jest to, że do uzyskania pełnoletności trzeba podać ich metrykę urodzenia. Ja taką operację też zrobiłem 2 tygodnie temu dla mojej chrześnicy, której obiecałem jej rodzicom, że ponieważ ja promuję transport strunowy i naszą firmę, to od ojca chrzestnego dostanie pakiet i taką też inwestycję poczyniłem i zakupiłem jej dla niej maluszka. Jeszcze zostały mi tam 4 raty.
chcę to szybko, prawdopodobnie jutro to wszystko spłacę i będę miał, jak to mówią, temat z głowy, ale jest to dosyć istotne, bo dla tych młodych ludzi budujemy im po prostu przyszłość, żeby im się dużo łatwiej żyło. Czy będą mieć to środki na studia, czy na jakieś tam przyszłe swoje mieszkanie. To wszystko zależy od możliwości i chęci, jak oni to wykorzystają. Są pakiety za gotówkę dla takich dużych inwestorów. Zobaczcie Państwo, najwyższe dyskonto 54, 150 tysięcy dolarów i aż 8 milionów 100 tysięcy udziałów. To są za gotówkę. Ja życzę, żebyście takich partnerów, proszę Państwa, pozyskali, albo żebyście sami tacy robili inwestycje, bo to w przyszłości da naprawdę ogromne dochody. Są również pakiety na raty, też takie z wyższym dla dużych inwestorów od 5 do 50 tysięcy dolarów. Tu najwyższe dyskonto przy 50 tysiącach dolarów to jest 46 na 5 miesięcy, równe raty po 10 tysięcy dolarów. Tu nie ma żadnych odsetek, jak się tam Państwo spóźnicie dzień, dwa, tydzień, to się tu nic nie stanie, nikt Wam tu nic nie będzie naliczał. Natomiast takie najbardziej popularne to są start od drodzy Państwo, 250 dolarów za pakiet przy 5500 udziałach do biznes, który kosztuje 2000 dolarów i do tych udziałów mogą być nawet 62 tysiące. Też na 5 miesięcy ja wychodzę z założenia, że jeżeli stać nas na pakiet mały, to powinniśmy do niego zawsze dokupić większy. Oczywiście to wszystko uzależnione jest od portfela inwestorów, ale mamy tutaj możliwość inwestowania na trzy sposoby, bo drodzy Państwo, kupujemy, czekamy na jego sprzedaż na rynkach zewnętrznych, mamy pierwszy, wzrasta nam tam powiedzmy do $1 za udział, to zobaczcie, tu inwestycja 250 dolarów, a odbieramy 5500, no więc to jest bardzo duża tutaj przebitka, tak mówiąc kolokwialnie. Drugi etap to kupujemy, czekamy na odbiór pierwszej dywidendy i też możemy to sprzedać. I trzeci element jest taki, że kupujemy, odbieramy dywidendę i czekamy, drodzy Państwo, że co roku, co jakiś tam okres czasu będą te nasze udziały wzrastać, a również możemy zatrzymać sobie to na jesień życia. Widzicie, jaka sytuacja, widzicie, jakie inflacje są w tej chwili na świecie, jak to wszystko leci, a nasze udziały rosną codziennie. I możemy tym również zabezpieczyć swoją jesień życia, jak ewentualnie przekazać te nasze udziały do naszych najbliższych i dla kogo tam będziemy chcieli zrobić spadkobiercą, bo są one dziedziczne. Dla partnerów, którzy są, drodzy Państwo, w biznesie, a nie posiadają środków na zakup pakietów, mamy też bardzo dobrą ofertę, ponieważ jak to mówią w marketingu, możesz mieć czas i pieniądze, albo jedno i drugie. Więc są inwestorzy pasywni, którzy kupują pakiety i czekają na dalszy rozwój sytuacji, na jego wartość, etc. Natomiast aktywni inwestorzy to są również tacy, którzy kupują, ale również pracują. Albo tacy, którzy pracują, bo mają dużo czasu, a mają możliwości pozyskania dużych inwestorów. I z ich, drodzy Państwo, zakupu firma przeznacza 15% w pierwszej linii dla polecających. Te zarobione pieniądze z polecenia wchodzą na tak zwane konto bonusowe i tam również z tego konta bonusowego, jeszcze przy takim wyższym dyskoncie, bo firma docenia tych partnerów, którzy pomagają w zdobyciu nowych inwestorów, zbieramy sobie część naszych pieniędzy i możemy zakupić sobie pakiet i jesteśmy oczywiście pełnoprawnymi wtedy uczestnikami naszego programu. Dlaczego to jest takie ważne? Bo drodzy Państwo, w tym programie 1.15 to będzie tylko jeden raz w życiu taka możliwość. Tutaj dopuszczeni są drobni inwestorzy, natomiast jeżeli się ten program skończy, to firma będzie tylko i wyłącznie współpracowała z dużymi graczami na rynku, mam tu na myśli bankowców, jakieś fundusze inwestycyjne, bardzo bogate firmy, które będą wykupowały kontrakty i które będą później realizowały, a ta realizacja będzie powodowała, że będą szybkie stopy zwrotu. Natomiast my jako uczestnicy tego programu 1.15
Mamy tą możliwość, że wejdziemy, drodzy Państwo, do tak zwanej grupy, która będzie objęta 20-procentowym wartością każdego kontraktu firmy. Już tłumaczę, na czym to polega. Niezależnie, czy firma sprzeda kontrakt, powiedzmy, jakiemuś tam funduszowi, czy jakiemuś tam bankowi, to 20% w tej inwestycji zawsze będzie naszą własnością, bo to służy przede wszystkim do rozwoju, do utrzymania infrastruktury, szkoleniu ludzi, a także na to, aby firma zarabiała na dywidendę dla swoich obecnych i przyszłych udziałowców. Więc jest to bardzo ważne. Dla tych partnerów, którzy nie chcą płacić na raty, którzy mają duże pieniądze albo małe, albo nie daj Boże powinęła im się noga, bo ze względu jakichś tam rodzinnych sytuacji życiowych mieli jakiś tam system ratalny, przestali płacić tam po miesiącu, po półtora, te pakiety są likwidowane, wchodzi to na tak zwane konto akcyjne. Te środki nie giną, możecie Państwo z takiego konta zakupić sobie takie jednorazowe wtedy udziały i tak samo będziecie pełnoprawnym jego uczestnikiem. Dalej, tyle w takiej informacji o firmie, o możliwościach inwestowania. Mam jeszcze dla Państwa kilka informacji dotyczących tego, co się dzieje obecnie w firmie. Nasze informacje są przede wszystkim związane z tym, że my przekazujemy informacje sprawdzone, pewne. Wczoraj mieliśmy taką sytuację dosyć trudną, bo na jednej z naszych portali ogłoszeniowych wszedł jakiś taki gościu, który miał zupełnie inne zdanie o naszej firmie, jak ma tutaj większość udziałowców. Tu dziękuję za uwagę panu Sławkowi. On jest w tej chwili z nami, w tej chwili na webinarze. Ten człowiek został od razu wyrzucony z tej naszej grupy, ponieważ my jesteśmy tutaj od tego, aby współdziałać i przekazywać informacje, które mają służyć poprawie naszego biznesu, jak również utrzymywać dobry wizerunek i dobre imię firmy. Więc wszyscy ci, którzy uważają, że mogą na naszych grupach sobie robić jakieś własne opowieści albo szukać dodatkowego źródła dochodu niezwiązanego z naszym biznesem, będą po prostu z tych naszych grup usuwani. Tak się też stało. Administrator wczoraj zareagował bardzo szybko na tą informację i ta osoba została po prostu z naszej grupy usunięta. Także proszę zwracać uwagę, bo właśnie między innymi przez to, że mamy ten nowy brand, te U od na pierwsze litery naszego założyciela pana Nickiego, to jest właśnie to, że my mamy chronić swoje dobre imię i dobre imię firmy. Ale idziemy teraz do wiadomości. Dyrektor generalny tego parku innowacyjnego, naukowo-badawczego parku technologicznego w Szardzie, STRI Park, przedstawia główne zagadnienia artykułu, czyli o budowie linii w Szardzie. Podsumowując to, Al Mahmoudi powiedział, że obecnie w parku testowany jest transport towarowy i pasażerski. Po zakończeniu tych testów planuje ogłosić budowę dróg strunowych w Szardzie, to jest bardzo dobra informacja, i będzie to pierwsza szybka sieć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pan Al Mahmoudi zwrócił również uwagę na korzyści płynące z technologii, na przykład, że środki transportu strunowego poruszają się nad ziemią, co umożliwia wykorzystanie przestrzeni pod torami na obiekty komercyjne lub mieszkalne. I budowa takiego systemu jest dużo tańsza jak budowa metra. Chcę jeszcze nadmienić, że niedawno pan Al Mahmoudi również udzielił wywiadu do radia Talk 103 FM i przedstawił, że firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą kontynuowały budowę, a także, że prawdopodobnie powstanie pierwszy projekt komercyjny i to właśnie powstanie w Szardzie. Nasi uczestnicy, drodzy Państwo, naszego programu, w którym przedstawiamy zarówno webinary, jak i szkolenia, jak również spotkania online i na żywo,
spotkali się w Nigerii, bo jest to, okazuje się, w tej chwili lider, jeżeli chodzi o spotkania takie offline. I ci uczestnicy tego spotkania, drodzy Państwo, spotkali się na takiej konferencji. Okazało się, że oni w przeciągu 3 miesięcy zorganizowali 6 takich konferencji. Gratulujemy bardzo. Oczywiście tam ten region bardzo mocno rozbudował nasz ambasador, kolega, który zajmuje się promowaniem biznesu z Holandii, wrócił z Belgii, i on spowodował to, że ten rynek na terenie Nigerii, tam miał też kilka wystąpień w lokalnej telewizji, w radiu, doprowadził do tego, że ten rynek w tym kraju jest w tej chwili takim prymusem, można powiedzieć, ale też szykuje się tam najprawdopodobniej budowa trasy takiej z lotniska ze stolicy kraju do tego portu lotniczego pod stolicą. To będzie około 20 tam paru kilometrów i to też jest wszystko w realizacji. No i nasz dyrektor, drodzy Państwo, naszego centrum miał wywiad w radiu Dubaj 103,8 FM. No i przekazał kilka takich dosyć ważnych informacji. Powiedział, że rozwijamy ten transport strunowy na tych terenach przede wszystkim po to, aby tutaj sprawdzić, jak zachowuje się transport w tych wysokich temperaturach, bo będzie to miało swoje odbicie zarówno na terenach Azji, jak i Afryki. Opowiedział, że firma w tej chwili ma 17 modeli transportu strunowego. Mogą się one poruszać zarówno na górnych, jak i na dolnych szynach, że pojemność takich pojazdów wynosi od 2 do 48 pasażerów. Transport jest zasilany oczywiście energią elektryczną, więc to nie szkodzi środowisku. I trasy strunowe są tańsze i lepsze w rozwiązaniu, dużo, dużo lepsze w utrzymaniu jak budowa metra. Przekazał również taką informację, że zakończyliśmy budowę linii testowej o długości 400 metrów i to jest kompletny system transportowy ze stacją pasażerską, zajezdnią, sterownią i pojazdami. Natomiast to, co wspomniałem wcześniej, że teraz budowa jeszcze trwa tej linii 2,4 km, będzie ona służyła do testowania kontenerowców, ciężkich pojazdów. I ta trasa ma być ukończona, drodzy Państwo, w grudniu tego roku, więc czekamy na to z utęsknieniem. I tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę pytać, jestem do Państwa dyspozycji. Jeżeli nie, to dziękuję, zapraszam za tydzień. Również zapraszam na webinary Mariusza Duszpańskiego, które dotyczą duplikacji, czyli współpracy z nami, to co mówiłem Państwu o tym, możliwości pozyskiwania inwestorów, abyśmy mogli kontynuować budowę i reklamę naszej firmy. Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo za uwagę, życzę spokojnej nocy, do zobaczenia. Drodzy Państwo, w czwartek 15 września. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.